No i witam Was ponownie w tej trylogii z poprzedniego odcinka. Czyli skończyliśmy na spacerze z Opery linią brzegową w stronę twierdzy i na Kerbrygę. Do wszystkich, którzy nie oglądali ostatniego odcinka i to może być trochę dziwne, więc zapraszam gorąco i serdecznie, żebyś obejrzał sobie ostatni odcinek i dopiero wrócił do tego odcinka. Jak nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. No i tutaj właśnie przejdziemy się na twierdzę i po Akrebrygę. Teraz już nie przedłużam, czyli kontynuujemy tamten odcinek. Przypominam, że to jest ten sam dzień, co w tamtym odcinku. Lecimy dalej. Jak dojdziemy do Akrebrygę, to będziemy znowu rozmawiać. Elos. Tą linią brzegową, tak jak wspominałem, idziemy na Kilbrygę. Będziemy przechodzili koło Zamku Królewskiego. Tam też wstąpimy Akrebrygę i ratusz. I na tym zakończy się ten odcinek, ale nie mój dzień i nie nagrywanie dalej. Chodźmy dalej. Piękna pogoda. Tutaj mamy Fiskehallen, czyli sortownię ryb. I to jest takie miejsce, gdzie wydaje mi się, mogę się zabunkrować i odpalić, wiecie, drona, zrobić szybki oblot tam na Akrebrygę, ratusz, trochę zamku i szybko zawijam drona do plecaczka, żeby nie było przypału. Jednak nie było tutaj żadnego dogodnego miejsca, żeby odpalić drona, tak żeby się nie ujawniać za bardzo. Myślę sobie, że może pójdę gdzieś na zamku. To zrobię. No to idziemy teraz na zamek. Okej, jesteśmy już przy zamku, a inaczej twierdzy Akershus, ale zanim tam wejdziemy, to chciałem powiedzieć, że nie polatam dronem, bo dzwonił do mnie kolega i mówił: Michał, nie lataj dronem, bo są potężne mandaty, zarobisz mandat. No, to się mija z celem, bo jednakże jestem tu, żeby zarobić pieniądze na wyprawy, a nie tracić się na mandaty. No to tylko tyle a propos. A teraz lecimy z twierdzą. I się tak tutaj wchodzi po schodkach fajnie, ładnie. Pyk, pyk. Panem Franklinem Rooseveltem można posiedzieć i napawać się takim widoczkiem stąd, ale my leciwszy dalej, nie? Góra, góra, ram, pam, pam, się wspinamy i zaraz jesteśmy tutaj. Idziemy dalej. I taka pierwsza ciekawostka a propos twierdzy Akershus, że ten budynek tutaj to jest stadnina koni policyjna. Tu się znajdują konie, na których jeżdżą sobie policjanci, którzy patrolują okolice tutaj centrum.
tutaj jest pan Johann Jürgen Holst, który żył w 1937 do 1994, minister obrony narodowej. A co trzeba powiedzieć, właśnie już zacznę mówić o twierdzy, która powstała, zaczęła powstać od 1290 roku i nie została nigdy zdobyta. Nawet się kiedyś paliła, została odbudowana w 1600 którymś tam roku, nie pamiętam dokładnie. I służyła jeszcze wiele, wiele lat królom, władcom Norwegii w obronie. No, ale ciekawostką jest taką, że w 1940 roku, jak Niemcy wpadli do Norwegii, to okupowali właśnie twierdzę i jej nie zdobyli. Ona została oddana. Została oddana w ramach kapitulacji. I dalej. Wejdziemy na wejście. Tędy się wchodzi. Wejście do na teren jest bezpłatne całorocznie i znajduje się tutaj dużo ciekawych rzeczy, a zaraz powiemy jakich. Czyli na terytorium tutaj twierdzy znajdują się na przykład takie muzea jak Muzeum Rodziny Królewskiej, Muzeum Frontowe, inaczej Muzeum Oporu i muzea militarne. Takie rzeczy się tu znajdują. My nie będziemy dzisiaj chodzić po muzeach, bo jest za ładna pogoda. Nagrywamy co się da na zewnątrz i jedziemy nagrywać drugie odcinki, a jak będzie padać deszcz, będziemy sobie chodzili po muzeach i przybliżali historię i tak dalej. Chociaż ten kanał nie jest historyczny, ja nie jestem historykiem ani jakąś mądrą głową, więc też nie chcę spitolić pewnych rzeczy tak porywając się od razu z motyką na słońce, ale tutaj widzę już piękny widoczek. I możemy iść dalej. Pyk, pyk.
jedno z muzeów, a my jesteśmy tutaj w kolejnej frontowej stronie, właśnie gdzie się rozpościera widok na Akerbrygę. Możemy sobie tak tutaj wzdłuż poprzechadzać. Mamy piękną, przepiękną jesień. Pogoda dzisiaj jest picabello, cyclophon, gelepi, gelaton, czyli fantastyczną po polsku. I co? Ja robię tutaj ostatnią przebieżkę. No i tutaj, co tu mamy na Akerbrygę? Tam na first ten czerwony budynek to jest ratusz, a tutaj jest molo i deptak po Akerbrygę, gdzież możemy zajść do ekskluzywnych restauracji, kuchni skandynawskiej i francuskiej, ale są takie restauracje z hamburgerami, ze stekami jak Fridays czy Steakhouse'y. A teraz już chodźmy. Aha, jeszcze szybkie info, bo ja jestem teraz po środku Akerbrygę, bo jakby tamten odcinek kończyłem siedząc w kawiarni i montując ten odcinek, gdzie jeszcze wtedy nie wiedziałem, że skończy się odcinek na tym, że będzie tylko opera. Więc zaczynam tak jakby od dupki strony. Mam nadzieję, że to wszystko będzie miało ręce i nogi. No to co, idziemy najpierw na koniec Akerbrygy i później będziemy szli w stronę ratuszu. Z ratuszu przejdziemy się centrum miasta do mojego mieszkania, gdzie załaduję film, który był dwa dni temu albo dzień temu, nie wiem jeszcze kiedy wstawię ten. I pojedziemy najprawdopodobniej jeszcze na Holmenkollen, bo jest fajna pogoda, tam to już chyba na pewno odpalę tego drona, bo tam już będzie chyba, nie będzie tej strefy takiej zakazanej jak w centrum, czyli chodźmy dalej. Tutaj gdzieś i ówdzie wpadłem na genialny pomysł, że muszę zaczynać wszystkie gadające przebitki właśnie od strony tam, gdzie mam głowę, bo jak mam 160 do 200 plików później i robię przebitki muzyczne albo jak gdzieś gadam, to muszę wiedzieć, mieć rozeznanie, gdzie gadam, żeby później się nie motać, więc odwracam kamerę i coś teraz powiem. No właśnie, trwa jakaś budowa, ale taka informacja. Tu jest właśnie molo. Molo i bardzo ekskluzywne udeczki tutaj parkują panowie, którzy zarabiają niemało kapuchy.
Ja Kyrbrygę. To już w ogóle mieszkania, które znajdują się za moimi plecami, kosztują dziesiątki baniek. Także też naprawdę ludzie tutaj kabuchę golą taką, że szoks. Ale przed nami jest muzeum Astrup Fernelli. Nie wiem, czy dobrze czytam. To jest prywatna galeria sztuki współczesnej w Oslo, Norwegii. I została założona w roku, w którym urodził się Baza, czyli w 93. I teraz pójdziemy sobie naokoło, a Kyrbrygę lecimy z przebitkami i później wyjdziemy na główny plac, tam koło ratuszu, bo tam też jest co powiedzieć o ratuszu i też jest budynek związany z Nagrodą Nobla. To będziemy o tym rozmawiać zaraz, jak obejdziemy Kyrbrygę. Hej! Siedem krasnoludków. No powiem wam, że może kiedyś zarobię się tak na YouTubie, że będzie stać się na Havire, na Kyrbrygę i wtedy wszystkich was zaproszę na melanż. Oczywiście ja bez alkoholu, ale przecież melanż bez alkoholu też jest fajny, też może się udać. Chodźmy sobie jeszcze dalej tutaj wokół, oj, wokół. Pyk. O, jest rewelacja. Fajne miejsca tu są. Jest makieta całego Kyrbrygę, jak wygląda. Czy możemy sobie zobaczyć wszystko z góry. Nie potrzebujemy do tego żadnych dronów. Oj, idziemy sobie tutaj dalej. No grasz, padaj. Thank you.
i zrobiliśmy kółko, zatoczyliśmy wokół Acre Brygę i teraz idziemy tutaj na główny plac i zaczniemy od budynku, czyli centrum pokojowej Nagrody Nobla, którą przyznaje się w Norwegii. Dlaczego ją przyznają w Norwegii? Tego sam Alfred Nobel nie uwzględnił w swoim testamencie ani w ogóle, ale spekuluje się, że uważał, że Norwegia jest krajem bardziej nastawionym pokojowo, dlatego przyznaje się ją w Norwegii. Ale nikt nie może tego potwierdzić. No to lecimy tutaj dalej z temacikiem. Hejson, pa. Znaczy nie pa, zaraz się widzimy jeszcze. Powiem wam, że będziemy mieli gdzie chodzić po wszystkich muzeach, po wszystkich tych budynkach związanych mocno z kulturą i historią. Tylko poczekajmy na te jesienne opady deszczowe norweskie. A teraz jesteśmy na placu tutaj na Acre Brygę. Tam właśnie był, jest forteca. Tam jest ratusz, do którego zaraz dojdziemy, tylko się obejdziemy kawałek po. Tu jest pod światło, no ale tam jest właśnie całe Acre Brygę, co obchodziliśmy. A tutaj jest taki przystań, z której na zwykłym bilecie miesięcznym można pływać na pobliskie wyspy, które są zamieszkałe przez ludzi. I tak właśnie pomyślałem sobie, że właśnie któregoś dnia stamtąd można odpalić drona i podlecieć tu bliżej. Nie ryzykując oczywiście za bardzo. No ale teraz troszeczkę po tej przystani na Acre Brygę przejdźmy się. I od razu mówią, co tu jest. Można sobie kupić. O, nieprzyjemny widok, ale tak już jest. Wycieczki po fiordzie, czyli Oslofjord się nazywa. Są różne wycieczki. Tu można kupować bottury. I tu jest przystań, która tak się prezentuje. Korzystają trochę pod słońce, ale widzę, że tutaj się dobrze nagrywa. No i teraz taka lepsza część, bo takie jakieś ładniejsze łódeczki takie z drewna stoją sobie. O. No i za moimi plecami znajduje się ratusz w Oslo. Właśnie w tym miejscu jest wręczana pokojowa Nagroda Nobla i znajduje się tutaj galeria sztuki. Dobrze chyba pamiętam, sztuki. Ratusz został wbudowany, zaczął się budować w 1931 roku. Ale z powodu II wojny światowej budowa została przerwana i ukończona w 1950 roku i jakby statki, które wpływają do Oslofjordu, czyli to się kończy Oslofjord, widzą właśnie ratusz, który jest reprezentacyjny. Ja kiedyś tam latałem dronem, to naprawdę robi robotę. A jeszcze ciekawostka taka, że ratusz zajmuje całą powierzchnię około 38 tysięcy metrów kwadratowych, ale podstawowy obszar to 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. I to tak, obchodzimy sobie go
od tej strony i później pójdziemy jeszcze z drugiej. Tam też jest ciekawe. No i część trylogii numer 2 kończy się właśnie pod ratuszem w Oslo. Ja jadę szybko na mieszkanie, które wynajmuję w centrum Oslo i w którym będę znajdował się już od listopada. Wrzucić pierwszą część trylogii, wypić sobie herbatę, doładować sobie kamerę i najprawdopodobniej kolejną destynacją będzie właśnie Holmenkollen, Skocznia i okolice w tamtych regionach. Także też powiem jak dojechać tam i to zaraz się do wszystkiego dowiecie. Także żegnam i zapraszam. Dla tych, którzy nie oglądali pierwszej części trylogii, to zapraszam, cofnij się. Co jeszcze? Wejdźcie na Instagram baza Podłoga Travel. Subskrybujcie kanał, jak się podobało. I trzymajcie się, pozdro.